Cześć, dzień dobry. Często mówię Wam, że kolarstwo to jest co roku to samo, a jednak nie to samo. I tak naprawdę właśnie to obserwujemy co roku jesienią, tuż po zakończeniu sezonu szosowego. Kiedy kilka dni po Giro di Lombardia mamy prezentację Giro di Italia, a dwa, trzy tygodnie później mamy prezentację Tour de France, dostajemy etapy górskie, czasówki i zastanawiamy się nad tym samym: kto co, gdzie będzie mógł zrobić, dlaczego trasa jest taka, a nie inna. I niby padają te same argumenty, niby mamy te same emocje, a jednak koniec końców po zakończonych wyścigach, co roku dostajemy inną historię. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Można powiedzieć, że jesień, jesienią, najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie dzieją się na błocie, kiedy to do boju przystępują cyklokrosowcy, przełajowcy. Natomiast bądźmy poważni i uczciwi względem siebie, względem nich. No, najważniejsze w kolarstwie są monumenty, i najważniejsze w kolarstwie są wielkie tury, a najważniejszym z nich jest Tour de France i to prezentacja Tour de France jesienią ustawia tak naprawdę dla wielu zawodników cały kolejny sezon. Tyle, że kolejny sezon tak jak co cztery lata, tym razem co trzy, bo igrzyska w Tokio były opóźnione o rok ze względu na pandemię COVID-19. Tyle tylko, że właśnie raz na 4 lata mamy pewne zaburzenie, to znaczy Igrzyska Olimpijskie. W tym roku to zaburzenie jest podwójne, bo nie dość, że są Igrzyska Olimpijskie, które wpływają na termin nie tylko Tour de France, ale wielu innych wyścigów, wpływają na przygotowania kolaży i jak wiemy od jakiegoś czasu, nie tylko kolarzy szosowych, ale także kolaży torowych. I kolarzy górskich, co obecnie się miesza między sobą, ponieważ mamy coraz więcej zawodników, którzy są multi multikonkurencyjni, multidyscyplinarni. No to jeszcze te igrzyska są we Francji, co zaburza przebieg trasy Tour de France, ponieważ w 2024 roku Tour de France nie zakończy się w Paryżu, zakończy się... W Nice i na, promen na promenadzie Anglików, co więcej, nie zakończy się etapem ze startu wspólnego, zatem sprintem z peletonu, mm, swoim z tym kryterium, ale zakończy się jazdą indywidualną na czas, a to oznacza, że będziemy mieli emocje do ostatniej minuty, do ostatniej sekundy, w której to zawodnik jadący w żółtej koszulce na ostatnim etapie przekroczy linię mety właśnie, na bulwarze wzdłuż plaży w Nicei. Ale moi drodzy, wygląda to tak, że mówię o Tour de France, bo Tour de France niewątpliwie przytłacza cały kalendarz, coraz bardziej zagarnia atencję. Natomiast Giro d'Italia to jest ten numer dwa, i Giro d'Italia również jest ważne, a w sezonie olimpijskim może być tak, że część zawodników. Zwróci swój wzrok właśnie w stronę włoskiego turu. No bo tu Giro często bywa jakimś przetarciem dla niektórych zawodników przed turem. Bywa jednym z celów, nie celem wyłącznym. Tour de France często bywa celem wyłącznym. Natomiast rok olimpijski ma to do siebie, że Tour de France ten raz na 4 lata czasami bywa właśnie takim wyjątkowym rodzajem obozu treningowego. Przed igrzyskami olimpijskimi. W tym roku mamy sytuację taką, że Igrzyska olimpijskie raczej będą dla klasykowców i sprinterów niż dla klasykowców i górali. W związku z tym, no, naturze faworyci Tour de France niekoniecznie będą mogli walczyć o medale, raczej trasa olimpijska po prostu nie będzie dla nich. Natomiast zawodnicy tacy jak Tom Pitcock, którzy myślą o starcie w MTB, zawodnicy tacy jak Viviani, którzy myślą o ściganiu się i Ganna, którzy myślą o ściganiu się na torze, no mogą wykorzystać Tour de France treningowo. Ale nie o tym. Mamy bowiem zaprezentowane trasy dwóch wielkich turów i nie będę wam mówił stricte etap po etapie, co tam będzie, ponieważ nagrywam to już kilka dni po prezentacji Tour de France. Zatem Możecie znaleźć na portalach polsko i polskojęzycznych, angielskojęzycznych. Możecie również znaleźć wideo prezentacje omawiające yy, i podcasty omawiające te wyścigi. W zasadzie dzień po dniu. Yy, ja jednak nie o tym, yy, bo tak jak mówię, to wszystko możecie sobie znaleźć, przeczytać, posłuchać. Natomiast ja tutaj się pochylę na, trosz, na troszkę inną kwestią, którą już zasygnalizowałem, to znaczy Tour de France i Giro d'Italia wciąż ze sobą rywalizują, natomiast realnie rzecz ujmując, od pewnego czasu Tour wygrywa ry rywalizację z Giro i nie tylko dlatego, że mamy tę wyjątkową sytuację, w której Największe gwiazdy i najbardziej spektakularni kolarze rywalizujący w klasyfikacji generalnej rywalizują Natur de France, bo te pojedynki na naturze są wyjątkowe. Są wyjątkowe nie tylko w, z perspektywy dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu, 20 lat, ale myślę, że są wyjątkowe z perspektywy całej historii kolarstwa, bo to co dostarczyli pogaczar z Rogliczem, pogaczar z Winegorem no to tak naprawdę będzie, będzie wspominane po latach, to się, myślę, że to się obroni jak, jako wyjątkowy spektakl, jak jak Kopi Bartali, jak Puhidor Amketil, jak wreszcie Armstrong Ulrich, czy jak Contador szlek. myślę, że zdecydowanie bardziej niż, niż Contador szlek. zatem no to jest, to jest wyjątkowe, być może ze względu na po pierwsze wybitny performance prezentowany przez Vinegora, ale także przez unikatowy charakter i charyzmę Tadeja Pogaczara. No i oni wybierają Tour de France ze względu na to, że Tour de France jest najważniejszym wyścigiem, natomiast Tour de France i organizatorzy Tour de France ewidentnie mm, szybciej reagują na to, co się dzieje w zawodowym peletonie niż organizatorzy Giro d'Italia. Poniekąd robi to zawsze, natomiast nie zawsze im się to udawało. W ostatnich latach mają trochę szczęścia i podejmują trochę dobrych decyzji. Organizatorzy Giro Italia niewątpliwie uczą się wolniej. To jest o tyle ciekawe, że za czasów dominacji Nelsona Stronga wydawało się, że to i troszkę później, również czyli pierwsza i początek drugiej dekady XXI wieku, wydawało się, że to organizatorzy Giro di Italia i organizatorzy Vuelty, którzy potem zostali kupieni przez organizatora Tour de France, Włosi niezależnie. RCS, UniPublic zostało kupione, czyli Hiszpanie zostali kupieni przez francuskie ASO. Wydawało się, że te, to te dwa wielkie tury są bardziej progre, progresywne, są bardziej skłonne do eksperymentowania. Tymczasem organizatorzy Tour de France w swoim flagowym produkcie ewidentnie no, popatrzyli, popatrzyli, nauczyli się i tak naprawdę w ostatnich latach dostarczają naprawdę dobry, do, dobry teren do tego, aby te największe gwiazdy dostarczały wielkich emocji. Tymczasem organizatorzy Giro Italia Rok w rok proponują nam mniej więcej to samo. Jest to poniekąd związane z układem geograficznym Włoch, gdzie no, te największe góry są na północy i e, właśnie, tam, e, właśnie tam rozgrywa się cały wyścig. Stąd mówimy o tym, że jest czekanie na trzeci tydzień Giro, gdzie będą największe trudności, gdzie wyścig się rozstrzygnie i realnie tak jest. No, taki najbardziej dojmujący przykład tego mieliśmy w zeszłym roku, gdzie wyścig został owszem troszkę storpedowany przez złą pogodę oraz przez związane z nią choroby oraz związane ze złą pogodą, zachorowania na COVID-19, na wyeliminowanie z wyścigu Remco Evenpoola, ale także krach, gdzie Gegenhardt musiał się wycofać. No, i mieliśmy wyścig taktyczny, wyścig rozgrywany defensywnie z niewieloma atakami faworytów na siebie. Jeśli te ataki były, to były w końcowych, na końcowych kilometrach lub wręcz metrach etapów górskich. i Wszystko w dramatyczny sposób rozstrzygnęło się na czasówce, gdzie Roglic pokonał Tomasa, mimo tego, że miał awarię, zmieniał rower itd. Tak Zresztą miejsce zmiany roweru przez Roglicza. Zakończyło się, doczekało się pamiątkowej tabliczki, więc no z, z punktu widzenia takiego suspensu, emocji, no to ten ostatni tam dostarczył. Natomiast całe Giro było określane jako mało ciekawe. Ja bym powiedział, że to był wyścig dość standardowy i klasyczny. I szczerze mówiąc, ja wielkie tury pamiętam właśnie w ten sposób to, co oglądamy w tym momencie na Tour de France w ostatnich latach, zwłaszcza od 20 roku. To jest z mojej perspektywy pewna anomalia, bardzo się nią cieszę. Natomiast nie zdziwiłbym się, gdybyśmy wcześniej czy później powrócili do właśnie turów, w sensie Tour de France, rozgrywanych w ten sposób defensywny, drużynowy, z czekaniem. Tak czy inaczej. Przyszłoroczny Tour de France znów wydaje się być bardziej skrojony pod dostarczeniem kibicom emocji niż Giro d'Italia. Chociaż, i teraz przejdę do takiego nieomówienia trasy, natomiast em, porównania tych tras. Oba wyścigi rozpoczynają się w podobny sposób od ekscytujących etapów w, w, w pierwszych dniach. na naturze mamy dwa etapy górzyste, na tle których zeszłoroczne w kraju Basków wydają się być mało emocjonujące i mało ciekawe. Tur zaczyna się we Włoszech, to, to też jest ciekawe. Mamy etapy z Florencji do Rimini, 3600 m przewyższenia, dużo takich krótkich i średniej długości stromowych, nieregularnych podjazdów. Z kolei etap drugi z Senatico do Boloni, kończy się na płaskim ale mamy dwa podjazdy pod Bazylikę San Luca. Także, także naprawdę, naprawdę wymagające podjazdy, gdzie często na jesiennych klasykach włoskich jest sporo, jest sporo ścigania. No i na czwartym etapie już mamy Galibier, mamy wjazd do Francji. I etap przez Galibier w samej końcówce, choć z metą nie na szczycie Galibier, natomiast w Alouar jest finisz po szybkim, trudnym zjeździe, zatem tym będzie rodzajem wirtualnego finiszu na podjeździe. Kto tam będzie, a pewnie będzie selekcja. No to kto tam będzie z przodu, to prawdopodobnie dojedzie do mety z przewagą nad rywalami. Dla porównania tutaj muszę przejść dalej, bo jakby Galibier jest ikoną na trasie Giro Italia, na jednym z końcowych etapów mamy Stelvio. Natomiast to stelwy jest na samym początku etapu, więc raczej nie będzie miało wpływu na przebieg rywalizacji. Co więcej, no wiemy, że w maju, w maju te duże, najwyższe, najwyżej położone przełęcze we Włoszech często bywają omijane ze względu na dużą ilość śniegu czy na złą pogodę. Zatem Francuzi i Włosi w zupełnie inny sposób wykorzystują swoją legendę. Francuzi. Stawiają galipie blisko mety etapu, dają bardzo krótki, stromy zjazd. Z kolei Włosi stelwią swoją legendę, bardzo wysoką przełęcz dają na początku etapu, i potem będą działy się rzeczy. To jest, to jest ta różnica. Na Giro, jeśli chodzi o sam początek, bo przeskoczyłem, jeśli chodzi o sam początek, to mamy fajny, ciekawy etap do Turynu. W końcówce podjazd Madalena, na którym poprzednio działo się sporo, natomiast to będzie jedyny podjazd, w zasadzie większy na etapie do Turynu. Ale, ale, może, może troszkę będzie, chociaż myślę, że faworyci będą czekali głównie na. Etap numer dwa z metą przy Sanktuarium Oropa. Podjazd znany m.in. z szarży Marco Pantaniego, no i te tropy Marco Pantaniego i na Giro i na Turze pewnie będą. Będziemy wspominali wybitnego kolarza, który w jednym roku wygrał Giro i Tur, który tragicznie zmarł, ale pamiętajmy o tym, że był chronicznym dopingowiczem, który miał kontakty z mafią. Więc, no, zapewne jak wiecie, nie jestem wielkim fanem, znaczy, jestem wielkim byłem, wielkim byłem pod wielkim wrażeniem, gdy oglądałem Pantaniego w relacjach na żywo, w czasach, gdy wygrywał. Natomiast z perspektywy czasu jestem zdecydowanie przeciwko gloryfikowaniu jego postaci, a z dużym prawdopodobieństwem będzie to. Będzie to podkreślane w przyszłym roku, no bo tych tropów jest dużo. Jest Esantico, jego drogi treningowe, jest Rimini, miejsce jego śmierci. Jest wreszcie Europa, czyli miejsce jego chwały. Prawdopodobnie, można śmiało mówić, dopalanej bardzo mocno Tobingiem. Zatem, tak to z tym Pantanim, ale no początek obu wyścigów będzie szedł. Jego tropami. Też właśnie wracając już do głównego motywu, to znaczy tych większych emocji na naturze niż na Giro. Na obu wyścigach mamy etapy szutrowe. Włosi oczywiście wokół Sieny, Strady Bianche, Białej Drogi, ale tych sektorów szutrowych będzie niewiele, to tylko 11,6 km. Również nie za wiele ciężkich podjazdów. Wiemy, że w przeszłości, przeszłości yy, włości potrafili robić trudne szutrowe etapy na Giro, gdzie yy, Bernal wygrywał z Ewenpoolem, Bernal był w stanie zdobyć przewagę i, i zmusić Eventpoła do błędów z kolei w 2010 roku. To była błotno-szutrowa rzeź i naprawdę konkretne, konkretne ściganie. Natomiast w tym roku, no tutaj raczej się nie zapowiada i to będzie etap raczej ucieczkowy, bez dużej rywalizacji w klasyfikacji generalnej. To będzie etap numer 6. Podobnie na etapie numer 8 Francuzi proponują etap wokół Trois, ale tam sektorów szutrowych będzie aż 11, w sumie ponad 32 km jazdy po nieasfaltowej, na wierzchni, no i ta nawierzchnia poza tym, że będzie jej więcej, to będzie prawdopodobnie trudniejsza, to znaczy te szutry nie będą tak równe jak Strady Bianche, już pierwsze zdjęcia się pojawiały, no to naprawdę będzie taki szuter na wyścigi gravelowe, a nie na wyścigi szosowe, myślę, że tutaj producenci rowerów gravelowych zacierają ręce natomiast oczywiście pojawia się dyskusja od razu się pojawiła dyskusja czy tego typu sektory czy tego typu etapy w ogóle powinny pojawiać się w wielkich turach no bo to może wypaczyć rywalizację przez defekty, kontuzje złą pogodę i tak no i warto zwrócić tutaj uwagę znów w kontekście tej rywalizacji turu z Giro i dlaczego tur wygrywa od jakiegoś czasu organizatorzy turu są zdecydowanie bardziej odważni w kwestiach tego typu eksperymentów, a organizatorzy Giro są zdecydowanie bardziej zachowawczy. No i właśnie, choćby fakt, że już toczy się ta dyskusja wokół Tour de France, wokół tego etapu, powoduje zwiększenie zasięgów, mielenie tego wszystkiego w social mediach, w magazynach, w prasie, w wywiady, o tourze mówi się więcej. Tur znów zwraca na siebie więcej uwagi, a o prezentacji Giro już zapomnieliśmy, no bo tam właśnie czegoś takiego nie będzie. Marketing, sprzedaż, PR i tak dalej nieważne jak mówią ważne, że mówią jest kontrowersja, coś się dzieje. Dość nietypowe jak na obecne standardy oba wyścigi będą miały stosunkowo dużo jazdy indywidualnej na czas. Na Giro 7 i 14 etap, odpowiednio 31 i 37 km. Obie czasówki stosunkowo płaskie. Ta pierwsza na siódmym etapie będzie miała lekki podjazd w końcówce. Wydaje się, że jest to kolejny uśmiech w stronę Remco Eventpula i nakłonienie go, żeby pojechał w Giro Belk, osobiście niekoniecznie, ale ustami Patryka Lefevr'a no deklaruje, że będzie jechał i w Giro, i w turze. To jest ciekawy pomysł, ale zdecydowanie trasa Giro Di Italia powinna, powinna mu sprzyjać na Turze. Te czasówki będą nieco trudniejsze. Mamy etap siódmy, również tak jak na Giro, ale też 21, czyli ostatni, co powoduje zmianę, Co powoduje zmianę akcentów wyścigu? Fakt, że niektórzy zawodnicy może będą czekali do tej ostatniej czasówki. Ważne jest to, że te obie czasówki są trudniejsze. Ta pierwsza, ta pierwsza, 25 km, ma górkę gdzieś w połowie druga 30, finałowa 35 kilometrów, naprawdę finałowa czasówka 35 kilometrów to jest długa próba i te 35 kilometrów prowadzi trasami znanymi z wyścigu Parżnica, a prowadzi przez Przełęcz Dez, czyli Koldez no i meta na promenadzie Anglików, wydaje się, że taka próba z perspektywy ostatnich kilku lat powinna preferować Jonasa Winegora, który na górzystych czasówkach spisuje się znakomicie. Tak czy inaczej jest to taka nawet jeśli te czasówki są górzyste, to jak na ostatnie lata w Tour de France to jest duża liczba kilometrów, no i myślę, że jest to próba znalezienia balansu między etapami górskimi, na których i długimi podjazdami, których będzie sporo, na których Winegor ewidentnie ma przewagę nad Pogaczarem. I resztą świata zobaczymy, czy jest to tylko jednorazowy, jakby wystrzał, czy też jakiś dłuższy trend, aby zbalansować właśnie możliwości kolarza, który no, jest obecnie najszybszym od 10, od 15 lat kolarzem na długich. Podjazdach, czyli zbalansowanie gór kosztem jazdy na czas i zobaczymy, czy dojdziemy do za rok, dwa, trzy do sytuacji, kiedy w Tour de France będzie walczył na przykład zawodnik pokroju, znów zawodnik pokroju Toma Di Moulena, Thomasa Mulena czy Geraint'a Tomasa, czyli bardzo dobry czasowiec, który nie traci w górach. Co dalej? Dalej, jeśli chodzi właśnie o porównanie, no to Tour zdecydowanie lepiej rozkłada akcenty w całej drugiej części. Oczywiście na Giro znajdziemy górskie etapy, ósmy i dziesiąty etap będą miały finisze na podjazdach, ale to nie będą ciężkie wzniesienia. Trudno się tam spodziewać, trudne z perspektywy wielkiego turu i obecnego poziomu kolarzy zawodowych, którzy no, potrzebują naprawdę kumulacji albo kumulacji zmęczenia, albo jakichś szczególnych stromizn, żeby pojawiła się selekcja. Ten 80 etap na Giro raczej nie wprowadzą dużych zmian w klasyfikacji generalnej. Z kolei ta właśnie znana, ciężka końcówka, jest ciężka, ale nie aż tak bardzo. No, bo na etapie 15 my mamy faktycznie ciężki etap z metą w Livinio, Sporo czasu spędzonego powyżej 2000 metrów nad poziomem morza. Etap 16, meta w Valgardenie po drodze z ale tak jak mówiłem wcześniej, to Stelvio tak naprawdę stracony, bo zaraz na początku etapu. Etap 17 to faktycznie etap królewski ponad 4000 metrów przewyższenia w Dolomitach. Etap 19 nie z metą w górach do Zapady, ale raczej dla ucieczki na etap 20. Etap 20 z dwukrotnym przejazdem przez Monte Grappa. Natomiast z metą na zjeździe. No i z ostatniego kiedy ostatni raz kolarze będą na Monte Grappa, to jest ciężki podjazd, ale do mety będzie aż 30 km. Zatem dużo. Z kolei na turze Wygląda na to, że jest więcej miejsca, po pierwsze, do konkretnego ścigania, a po drugie, do dostarczenia nam emocji. Bo jedenasty etap to będzie ciężki dzień w Masywie Centralnym, a etapy w Masywie Centralnym w ostatnich latach naprawdę dostarczają. Włosi miewają czasami podobne odcinki w Apeninach, ale tym razem takich nie będzie: takie przejazdowe etapy przez średniej długości stromawe, nieregularne podjazdy po gorszych drogach, więc tego nie będzie, będzie za to na turze. Pireneje, 14-15 i etap, naprawdę ciężkie etapy. Są Soulon, tutaj już komentatorzy wspominali o polskiej tradycji, San skuła Rafał Majka. No raczej trudno się spodziewać czegoś ze strony naszych zawodników w tym roku, ale są Soulon często jakby dostarcza fajnych emocji. No i etap 15 z Metą na Platu de Bay. W sumie pirenejski etap 4800 m przewyższenia. Po drodze jest, jest dużo podjazdów, natomiast po drodze jest też trochę jazdy dolinami. Samo Plato BDB ma parametry podobne do Alp Duess, ale jest bardziej stromy na początku, bardziej płaskie na końcu. Może być różnie, ale dwa etapy pirenejskie dość ciekawe. Etap 17 jest trochę podobny do tego do Zapad na Giro, czyli z metą pod górę, ale raczej dla uciekinierów. Natomiast etapy 19 i 20 są naprawdę konkretne, jeśli chodzi o, o ściganie, bo etap 19 to finish w Izola 2000, a po drodze e, podjazdy WAR i Bonnet ponad 2800 metrów nad poziomem morza. No i raptem to wszystko na 145 km, więc taki konkret, bardzo dużo trudności na krótkim dystansie, etap 20 to tylko 132 km w Alpach Nadmorskich, meta na podjeździe 4 podjazdy po drodze Przełęcz Turini, super etap, super etap, no i ta wspomniana czasówka na koniec, zatem to naprawdę zapowiada się ciekawie, będzie można zdobywać przewagę w górach, będzie można myśleć o odrobieniu tej przewagi. Na czasówce, w zależności od formy i możliwości. Um, oczywiście wpływ, de, wpływ igrzysk olimpijskich, tak jak wspomniałem, wpływa na to wszystko. Zobaczymy, kto będzie w jakiej formie, kto będzie gdzie celował. Terminy są inne, no bo Giro d'Italia troszkę wcześniej um, 4 do 24 maja, Tour de France 29 czerwca do 21 lipca, bo igrzyska olimpijskie, kolarstwo na igrzyskach olimpijskich to jest 27 lipca do 11 sierpnia. Start wspólny mężczyzn 3 sierpnia, czasówka 27 lipca, więc krótko, zaledwie tydzień po Tour de France. Więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ważne jest to w kontekście tej rywalizacji, że będziemy mieli również rywalizację ASO i RCS-u w przypadku wyścigów kobiet. Tour de France odtwarza markę Tour de France Kobiet. Warto pamiętać, że Tour de France Kobiet kiedyś istniał, potem była przerwa, ale on nie był aż tak eksponowany jak obecnie. Te pierwsze edycje Tour de France Kobiet okazały się dużym sukcesem komercyjnym. Była fajna oglądalność, była fajna rywalizacja i w przyszłym roku będzie to powtórzone na dziwnej trasie z Holandii. Gdzie, będzie, gdzie będą etapy takie nawiązujące do ardeńskich klasyków, jeden z stawów będzie łączył w sobie elementy i Amstel Gold, Le I Amstel Gold Race <grywki> i Lierz Baston Liege, ale oprócz tego będzie czasówka. Natomiast co jest istotne, dwa ciężkie etapy falpa w Alpach, Le Grand Bonnard. No i meta, finish całego etapu na Alpe d'Huez, więc to jest wielkie, tak, to jest Alpe to jest wielkie, swoją drogą jestem bardzo ciekawy jak będzie wyglądał czas zwycięszczyni, czy też czas najszybszej zawodniczki na Alpe d'Huez, tutaj stawiam pytanie otwarte, czy najlepsza kolarka, najlepsza zawodniczka Tour de France kobiet będzie w stanie na koniec ośmiodniowego ścigania zejść poniżej 40 minut, na tym podjeździe. Istotne jest to, że mamy Tour de France kobiet tuż po Igrzyskach Olimpijskich. To zdecydowanie zaburza przygotowania ze względu na charakter trasy na Igrzyskach Olimpijskich, która znów raczej płasko-sprinterska niż klasykowo-górzysta. No i jakby, mimo wszystko, pewnie większość zawodniczek, tych, które będą chciały walczyć w Tour de France. Kobiet przynajmniej pojedzie w czasówce i przynajmniej będzie się nastawiona na czasówkę na igrzyskach. Część z nich może jak kopeki powalczy na torze. Zatem to wszystko komplikuje, no ale ten Tour de France kobiet będzie ciekawy. Jeśli chodzi o Giro kobiet, Giro Rosa, Giro Donne, które no było do tej pory, było przed, przynajmniej w tej najnowszej historii, było przed Tour de France kobiet było dłuższe, było dziesięciodniowe, teraz jest skracane do ośmiu dni, ale istotne jest to, że zostało przejęte przez RCS. Zostało zatem włączone w struktury organizatora Giro Italia. Natomiast Włosi znów przegrywają, ponieważ Włosi no, nie pokazali trasy póki co. Więc ten wyścig jest jedną wielką niewiadomą. Także nie będę tutaj robił gier słownych i nawiązywał do Katarzyny Niewiadomej, która mówiła, że raczej celuje w Tour de France niż Giro w Giro d'Italia w igrzyska olimpijskiej w Tour de France nevermind, tak żeby nie robić tego podcastu za długiego tak czy inaczej eee, zobaczymy jak Włosi eee, ograją kobiece Giro d'Italia bo Francuzi z kobiecym Tour de France Tour de France, femme avec Zwift robią to znakomicie robią znakomitą robotę dla promocji eee, kobiecego kolarstwa i promocji kolarstwa w ogóle. No i cóż, tak to wygląda zobaczymy, wszyscy fani czekają oczywiście na jedną rzecz, niezależnie od trasy czekają na wielki, wielką rywalizację czterech największych nazwisk, Winegora, Pogaczara Roglicza i Evenpula, którzy w przyszłym roku będą jeździć w różnych drużynach na Tour de France ale z racji tego, że każdy sezon jest taki sam, a jednak jest nie taki sam, myślę, że z różnych powodów przynajmniej jeden z tych zawodników z tej rywalizacji wypadnie i nie będziemy mieli czwartej, czwórki, całej czwórki w wysokiej dyspozycji na Tour de France, ale obym się mylił. Także moi drodzy, to by było na tyle. Jestem ciekaw Waszego podejścia do sprawy, Waszego stanowiska, Waszego komentarza na temat. Tego, czy zgadzacie się z moją opinią, że Tour de France faktycznie wygrywa z Giro Italia nie tylko przez zawodników, ale przez to, jak organizatorzy układają trasę, czyli że właśnie szukają tych ciekawych rozwiązań. Skracają etapy, unikają bardzo długich transferów w sytuacji, gdy włosie idą tym klasycznym modelem, przygotowując trasy, tradycyjną trasę z długimi etapami, choć w tym roku one są skrócone nieco z długimi etapami, czasami z kumulacjami trudności, które nie przekładają się na emocje no i ostatnio również z pewnego rodzaju brakiem odwagi, moi drodzy. Zatem to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.